Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Serdecznie witam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Dziś podejmujemy temat historia w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie księdza profesora. Cześć Boże, witam wszystkich serdecznie, naszych radiosłuchaczy, a przede wszystkim telewidzów. I ksiądz dr Zenon Hanas, Palotyn, prowincjał Palotynów i pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie. Jeszcze i Boże, w tym czasie jeszcze bożonarodzeniowy, uroczystość, święto świętej rodziny wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ostatni temat, znaki czasu. Myślę, że te znaki czasu jakoś wpisują się też w historię, czy w historii się jak najbardziej ujawniają, o której dziś chcemy mówić w kontekście Kościoła i demokracji. Księże profesorze. Tak, jesteśmy w takim cyklu naszych spotkań. Ostatnie nasze spotkanie dotyczyło takiej rzeczywistości, którą nazywamy znakami czasu. Rzeczywiście wydaje się, że żyjemy w 2020 roku i takich różnych znaków czasu, których wcześniej nie było, możemy widzieć wokół nas bardzo dużo. I ta nasza ostatnia audycja była taka bardzo ciekawa, bo bardzo wiele interesujących wypowiedzi telewizów i radiosłuchaczy, którzy się dzielili tym, jak postrzegają to, co się dzieje wokół nas. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie, które toczy się w czasie, kiedy zbliża się koniec roku, tego roku 2020, który na pewno przejdzie do historii, bo to, co się wydarzyło, no nie tylko dla Polaków tutaj na ziemi polskiej, ale też na całym świecie, na pewno dotknęło wiele, wiele osób. Więc chcielibyśmy porozmawiać o czymś takim, co nazywamy historią. Czym jest historia? W jaki sposób tworzona jest historia, w jaki sposób jest pisana, w jaki sposób w Kościele ta historia jest w jakiś sposób kształtowana przez nas, w jaki sposób we współczesnym świecie, jakie wydarzenia kształtują historię, w jaki sposób historia oddziałuje też na nas, jakie ma znaczenie dla naszego osobistego życia, życia społecznego. No to będą takie przemyślenia, które myślę, że na końcu roku warto sobie jakoś do serca wziąć. I taką pierwszą refleksją, bo myślę, że wiele z nas, wiele osób właśnie kiedy się zbliża koniec roku, w jakiś sposób próbuje ten mijający rok podsumować. Robi sobie notatki być może, przypomina sobie daty zdarzeń, osób, które od nas odeszły, jakieś wydarzenia, które dotknęły w jakiś szczególny sposób nas osobiście, jakieś takie radosne wydarzenia, smutne wydarzenia. To wszystko, co się wydarzyło w takim naszym bardzo bliskim otoczeniu, naszych rodzin, ale też co się wydarzyło w naszej ojczyźnie, co się wydarzyło w Kościele, na świecie. Te wszystkie wydarzenia z tego ubiegłego roku, no one się zapisują jakoś w naszej pamięci, nie? Dzisiaj pamiętamy o nich, potrafimy je odświeżyć, potrafimy je opowiedzieć. Ale może się okazać, że za rok, za dwa, za trzy te wszystkie wydarzenia w jakiś sposób no, umkną z naszej pamięci. Ich obraz, ich wspomnienia będą takie rozmyte, zamazane. I myślę, że warto, to jest taka zachęta teraz może w tym czasie, kiedy no, jesteśmy w jakiś sposób izolowani, kiedy jesteśmy samotni, jesteśmy w domach albo tylko rozmawiamy telefonicznie czy w inny sposób z naszymi bliskimi, że może warto sięgać do takiej możliwości, żeby te wydarzenia w jakiś sposób sobie zapisywać. Żeby robić taki rodzaj kroniki, rodzaj no, takiego pamiętnika z tego wszystkiego, co nas spotyka. Dlatego, że i to już się łączy z tematem naszym dzisiejszym, jeżeli nie zostanie to zapisane, jeżeli z tych wydarzeń, które były z tego ostatniego roku, nie zostanie żaden ślad. Czasami są zdjęcia robione gdzieś tam w chmurze, na komórkach, ale one za jakiś czas mogą się rozmyć. Natomiast jeżeli coś zostało utrwalone, zdjęcie zostało wywołane i jest wklejone do albumu, jeżeli są jakieś notatki z tego, co się wydarzyło, imiona, daty, opis tych zdarzeń, wtedy dopiero tworzona jest historia. Jeżeli tego nie będzie, no to bardzo często umknie to, i razem, jeżeli ta osoba już odejdzie od nas, wtedy tych wspomnień nie będzie i historia nie będzie tworzona. Dlatego, że to, co nazywamy historią, jest to swego rodzaju nauką,
która bada właśnie to, co zostało po ludziach z minionych epok, to, co zostało przez nich niejako zapisane. Jeżeli coś nie zostało zapisane, no to trudno, żeby naukowcy, historycy mieli do tego dostęp. Więc w ścisłym tego słowa znaczeniu historia to jest ta nauka, która się zajmuje śladami ludzkiej działalności, zapisami z tych wydarzeń, dokumentami, które się zachowały. Więc to nazywamy historią i to dotyczy też i Kościoła. W Kościele też bardzo wiele wydarzeń, wspomnień jest zapisywanych. Wszystkie chrzty nasze, zawarte związki małżeńskie w Kościele katolickim, to wszystko jest zapisane w księgach parafialnych po to, żeby stworzyć pewną historię, żebyśmy wiedzieli, jak była tworzona ta historia, jakie były małżeństwa, jakie były dzieci pochodzące z tych małżeństw. To wszystko jest zapisywane. Jeżeli nie jest to zapisywane, wtedy nie mamy do czynienia z historią. I to jest taka pierwsza myśl, którą na początku wypowiadamy tutaj z taką też zachętą może, żeby te dni przed Sylwestrem, spokojniejsze wieczory, żeby może zadzwonić do naszych przodków, takich babci, dziadka, to jest zachęta też do młodych ludzi, żeby w jakiś sposób poznać też historię naszych rodzin. Dzisiaj jest święto rodziny i dlatego święto świętej rodziny. I to jest też taka zachęta do tego, że rodzina to nie jest tylko obecna rzeczywistość, ta wspólnota osób, która istnieje, ale z każdą rodziną jest złączona pewna historia, pewna opowieść o naszych dziadkach, pradziadkach, to, co oni dokonali, co po nich pozostało, te wydarzenia, które w jakiś sposób kształtowały historię naszej rodziny. Więc myślę, że warto ten czas na to wykorzystać i jeżeli chcemy rozmawiać o rodzinie, to warto też nad tym się zastanowić, że historia jest tworzona wtedy, kiedy w jakiś sposób jest dokumentowana. Oczywiście ta historia, będziemy o tym też rozmawiać, może być zniekształcana. Wiemy, że wiele akt, dokumentów, też te dokumenty, które się znajdują w aktach IPN-owskich, one były tworzone też w różnych okolicznościach. Dlatego historycy, którzy chcą dobrze opisać historię, no muszą to robić w sposób bardzo taki pieczołowity, z zachowaniem pewnych standardów. Ale co do tej zasady, że historia jest możliwa wtedy, kiedy my sami pozostawiamy pewien ślad z tego naszego życia, kiedy kształtujemy to, kiedy tworzymy pewne dokumenty i zapisy, wtedy dopiero historia może być kształtowana wtedy, kiedy już nas nie będzie. Będziemy dzisiaj rozmawiać też o tym, w jaki sposób ta historia może być zniekształcana, manipulowana. Chcemy też porozmawiać o tym, że w tej historii, którą my opisujemy jako chrześcijanie, i to jest ta różnica w stosunku do historii tej opisywanej, takiej rzeczywistości świeckiej, że bardzo często w tej historii działa też Pan Bóg. Że w jakiś sposób możemy stwierdzić, że mamy takie wewnętrzne przekonanie, że w tamtym wydarzeniu, w tamtej chorobie, w tamtym uzdrowieniu, w tamtym spotkaniu działał też Pan Bóg. I te ślady działania Pana Boga w naszym życiu, o tych śladach działania Pana Boga w naszej historii osobistej, w historii naszego narodu, w historii całego świata, też chcielibyśmy porozmawiać w czasie tego dzisiejszego wieczoru. Myślę, że jest to taki dobry moment na to, żeby właśnie o osobistej historii, o tym, czym ta historia dla nas jest, żeby dzisiaj w ten wieczór wspólnie porozmawiać. Dziękuję. W dobie tego czasu, który przeżywamy, tak wydaje nam się, że dziś wszystko bardzo szybko idzie do przodu. Pytanie, czy historia dalej jest nauczycielką życia, czy te ślady, o których ksiądz profesor Hanas mówił, nauka o śladach, czy to dalej jest wartość i jaką wartość to ma dla nas jako tych, którzy dziś jeszcze żyją i tą historię tworzą? Oczywiście, że tak. Z jednego powodu, mianowicie historia dlatego się tworzy, że czas jest przemijalny. Nie możemy go zatrzymać. Nawet teraźniejszość, która wydaje nam się być naszym czasem, wraz z upływem tego czasu staje się historią. Każdy miniony dzień już jest historią. Więc historia to przeszłe zdarzenia, to wszystko to, co miało miejsce, czyli to, co się działo w naszym życiu, ale też w życiu świata, całej ludzkości.
Ale historii by nie było, gdyby nie było relacji o niej. Czyli z historią mamy do czynienia dopiero wtedy, kiedy ktoś nam opowiada o tym, co się wydarzyło. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z historią, która ma wymiar dziejów, czasu, miejsc, ludzi, wydarzeń, ale z drugiej strony mamy do czynienia z tym, który chce to poznać. I tutaj dochodzimy do źródłosłowu historii. Otóż to słowo pochodzi z języka greckiego, jak wiele zresztą słów w języku polskim, i pierwotnie oznaczało badanie, dochodzenie do wiedzy, ale też oznaczało samą wiedzę zdobytą przez badanie. Tu takie słowo pojawia się, badanie, ale to jest inaczej próba poznania, próba odkrycia. Każdy z nas chce jakoś dotrzeć do źródła tego, co nazywamy wiedzą. I każdy ma swój sposób. Nauka też ma swoje sposoby określone metodologicznie. Więc najpierw spróbujmy sobie to uświadomić, że historia to przemijalność czasu. Ale historia, z którą my mamy do czynienia, to jest to, co zostało zbadane i nam przekazane, bo historia jest nauką również, więc o tyle ma swoją wartość, o ile można z niej skorzystać. I kiedyś znalazłem takie określenie, że historyk w badaniu, czyli w poznawaniu tej przeszłości, dziejów świata, ludzkości, jest jak rzemieślnik. Tutaj musi być bardzo dokładny. Musi się kierować określonymi sposobami poznawania tej przeszłości. Ale w przedstawianiu jej, żeby zachęcić do zapoznawania się z nią, to powinien być artystą. I okazuje się, że rzeczywiście jest wielu historyków, którzy tak opowiadają i tak piszą o historii, że z wielką radością przysłuchujemy się temu, co o tej historii, o dziejach, o przeszłości nam przekazują. Takim artystą, historykiem był z pewnością nasz wielki pisarz, który w swoim czasie podnosił serca Polaków, Henryk Sienkiewicz, który doskonale znał historię, ale żeby przekazać to, co historyczne, ku pokrzepieniu serc, robił to jako artysta. Ale wielu historyków, naukowców też jest artystami. Ja też na naszym uniwersytecie znam takich historyków, którzy właśnie w tak piękny sposób, ciekawy, a przede wszystkim piękną polszczyzną opowiadają o tym, co się wydarzyło tu w naszej ojczyźnie, czy w dziejach ludzkości, czy świata. Czy historia jest potrzebna? Oczywiście. Ja tu przywołam Cycerona, który powiedział, że historia jest świadkiem czasów. To dla mnie to jest coś takiego bardzo realnego, ale też jest światłem prawdy, jest życiem pamięci, jest nauczycielką życia. Nawet moim zdaniem ta najnowsza historia, z którą mamy do czynienia w naszym codziennym życiu. A jak można powiedzieć, zestawić historię świecką z historią zbawienia? Bo dziś, gdy dotykamy tematu historia w Kościele i demokracji, chodzimy po tej ziemi, tak? Mamy ją czynić sobie poddaną. Ale na ile i jak chociażby dzisiejszy człowiek rozpatruje tą historię doczesną, tą, którą tworzy, i myśli o tej historii zbawienia, w której myślimy o Panu Bogu, tym, który stworzył świat i nam powiedział, byśmy
czynili tę ziemię poznaną, czyli tworzyli historię konkretnych pokoleń? No jest to bardzo, bardzo ciekawe pytanie i wiele można aspektów takich wydobyć, nie? Żeby rozróżnić taką historię świata, historię pisaną, no nazwijmy to w takim świecie, w demokracji my to nazywamy, czy w świecie współczesnym, w takim świeckim społeczeństwie, no i tą historię zbawienia, czym one się od siebie różnią. Więc może tak, najpierw zacznijmy od tego, że ta historia świecka, ona jest bardzo często pisana w sposób taki odnoszący się do jakichś wielkich wydarzeń, do wojen, do osób, które w jakiś sposób podejmowały decyzje, mobilizowały wielkie grupy społeczne, te osoby i doprowadzały do jakichś przełomów społecznych. Czyli to byłaby taka historia wielkich wydarzeń związanych z wielkimi historycznymi postaciami. Wtedy się uczymy na pamięć dat, kiedy były jakieś bitwy, wojny, kiedy jakieś duże takie społeczne wydarzenia miały miejsce. Do tego dochodzi oczywiście historia na przykład techniki, kiedy jakieś takie przełomowe wydarzenia odbywały się w historii, które zmieniały później bieg jakiejś tam danej cywilizacji wręcz. Czyli kolejne odkrycia, odkrycie elektryczności, nie wiem, odkrycie komputera, internetu i tak dalej. To też wszystko są przejawy takiej historii pisanej w stylu świeckim, nazwijmy to. Dużo jest w tej historii będzie na pewno takich rzeczy związanych z historią kultury, jakieś dzieła sztuki, które się pojawiały, które też miały znaczenie później dla przyszłych pokoleń, w jakiś sposób zmieniały ich patrzenie na świat, zmieniały ich sposób postępowania. Więc ta historia pisana w języku takim świeckim, nazwijmy to, ona jest związana z wydarzeniami, z dużymi osobami, z ekonomią, jakimiś wynalazkami. To wszystko, co sprawia, że ludzkość zmienia się, że pewne wydarzenia wywierały wpływ, nadawały pewne nowe tory dla dalszego rozwoju ludzkości. Natomiast jeżeli mówimy o historii pisanej z perspektywy człowieka wierzącego, z perspektywy wspólnoty Kościoła, to bardzo pięknym takim zdaniem opisującym ten inny sposób patrzenia jest zdanie świętego Jana Pawła II, który mówił, że historia zbawienia to jest historia świętości. Albo inaczej mówiąc, historia osób świętych. Dlatego, że kiedy patrzymy od narodzenia Chrystusa poprzez czas istnienia Kościoła, to ta historia, to my nie zwracamy tak bardzo uwagi na jakieś wielkie dokonania architektoniczne. Owszem, są one dla nas ważne, że piękne kościoły powstawały, że powstawały jakieś liturgiczne nowe formy naszego życia, że były spotkania, sobory się spotykały i to one jakoś nadawały nowy kierunek dalszego rozwoju w życiu społeczności Kościoła. Ale takim istotą tego, o czym mówimy, kiedy mówimy o historii zbawienia, to będzie zawsze historia osób świętych. Historia osób świętych, która później w Kościele katolickim jest bardzo mocno przenoszona poprzez procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne. Historia tych osób jest nie tylko upamiętnieniem tego, co one dokonały w swojej świętości, w podejmowaniu jakichś takich nowych wyzwań, nowych znaków czasu, kiedy w tym czasie, kiedy żyły, ale też w jaki sposób ta świętość tych osób przemawia do nas dzisiaj. Więc można by powiedzieć, że to są takie dwa jakby spojrzenia na te wydarzenia. To prawda, że te osoby święte bardzo często doprowadzały też do dużych zmian cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych. Bo na przykład, jeżeli powstała zgromadzenia zakonne powstawały, nie zakładane przez osoby święte, przez świętych założycieli, kiedy benedyktyni powstali, kiedy cystersi powstali, kiedy powstali jezuici, redemptoryści czy pallotyni, żeby sięgnąć do takiej nowszej historii, to każdy z tych świętych założycieli, on też wywarł wpływ na historię, pozostawił w niej głęboki ślad poprzez swoich później naśladowców, który ten dany charyzmat jakoś realizowali we wspólnocie zakonnej. Ale chcę powiedzieć jeszcze raz, że jest ta pierwsza i podstawowa różnica. Jeżeli byśmy mówili o historii zbawienia, to byłaby ta historia właśnie, w której się pokazuje ludzka świętość. Natomiast ta historia świecka odnosiłaby się do takich bardzo ogólnych, ale bardzo ważnych i mających też wpływ oczywiście na życie duchowe, na życie Kościoła, wydarzeń, które miały miejsce w historii.
Kiedy o tym rozmawiamy, to warto sobie też uświadomić, że te historie, czasami można by mówić, że nie ma takiej jednej historii, tylko są, to są różne historie, na przykład różnych zgromadzeń zakonnych. Każde zgromadzenie zakonne ma swoją tradycję, swojego rozwoju, swoich etapów jakiegoś istnienia w świecie. Podobnie takie historie są danych narodów. Jest historia Polski, jest historia Niemiec, jest historia Europy, jest historia jakichś takich małych wspólnot lokalnych, historia nawet małych miejscowości, które się rozwijały, historie parafii, w których my jesteśmy. Więc ja, kiedy rozmawiamy o historii, to mamy na myśli nie jakąś jedną taką rzeczywistość, tylko każda wspólnota istniejąca, każda organizacja, każda instytucja wytwarza swoją własną historię. Te historie też one mogą być w jakiś sposób zmieniane. Wiemy doskonale, że bardzo dużo w danym narodzie, przeżywaliśmy to tutaj w Polsce, że po II wojnie światowej ta historia Polski była pisana nie z zewnątrz jakby, przez pewną ideologię, która przyszła ze Związku Sowieckiego i to oni narzucali pewne fakty z polskiej historii, były wymazywane, inne były bardziej akcentowane. Więc te historie, które są tworzone, one są w jakiś sposób też, trzeba do tego dość krytycznie podchodzić, nie? Że one mogą być bardzo, bardzo też manipulowane, mogą być zmieniane, mogą być bardzo jako instrument wykorzystywane do tego, żeby opanować jakąś grupę społeczną. Ale to, co chciałbym powiedzieć jeszcze w tej różnicy pomiędzy historią zbawienia, a taką historią świecką, to jest jeszcze to, że kiedy my mówimy o historii zbawienia, to zwracamy uwagę na to też, bo ciągle mówimy, że Bóg, który stworzył ludzkość, cały świat, on nie wycofał się z tego świata, tylko nadal w tym świecie działa. Nadal Pan Bóg w jakiś sposób kształtuje historię ludzkości. Takim najważniejszym etapem to było narodzenie Jezusa Chrystusa. Czyli to, że Bóg wszedł w historię jako Syn Boży i dlatego historię naszą liczymy też przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Święty Jan Paweł II też bardzo te słowa bardzo często powtarzał, że człowieka, historii człowieka i jego przyszłości nie da się zrozumieć bez Chrystusa. Więc jeżeli chcemy patrzeć na historię właśnie z tej perspektywy człowieka wierzącego, to myślę, że warto sobie stawiać to pytanie, w jaki sposób Pan Bóg właśnie w tej historii, w tej świeckiej, ale też w tej takiej związanej z chrześcijaństwem, w tej historii zbawienia, w jaki sposób Pan Bóg działa. I takich przykładów działalności Pana Boga, czasami nawet takie wydarzenia, które by się wydawały jakąś katastrofą wręcz, czymś bardzo negatywnym, pewnym dramatem, okazywało się, że Pan Bóg poprzez takie wydarzenia też potrafił kształtować historię zbawienia. Więc to są te dwa elementy, które chciałbym tutaj wydobyć, jakby patrząc na historię ludzkości oczami takiego świeckiego historyka i historię ludzkości i historię wspólnoty zbawionych jako historię zbawienia. Chodzi o poszukiwanie właśnie działania Bożego, które nie tylko się przejawia poprzez pewne wydarzenia, ale bardzo często poprzez w sercu człowieka Pan Bóg działa i to jego działanie tego człowieka później jest widoczne na zewnątrz. To jest to działanie Pana Boga, nie bezpośrednio poprzez, nie wiem, jakieś katastrofy, które są wywoływane, ale poprzez ludzi, którzy słuchają głosu Pana Boga i później zmieniają swoje życie i zmieniają też życie ludzi żyjących wokół nich. Historia jako przemijalność, czy historia jako postęp, też patrząc na to, tą zwykłą, świecką, tak byśmy powiedzieli, historię, te zdarzenia, które następują po sobie, ci ludzie, którzy mają na nią wpływ, wielcy ludzie, bo to najczęściej na nich patrzymy albo w sposób pozytywny, czy negatywny, dają w jakiś sposób takie odniesienie, też patrząc na historię. No ale historia zbawienia to ta, która daje taką stabilizację, co naprawdę ma sens, bo my też patrząc, jak mówimy, historia nauczycielką życia, to patrzymy, jakie działania nasze mają sens, czy też nie. I myślę, że ta perspektywa
naszego życia też winna jakoś nas ku takiej refleksji skłaniać. Tak, tu ojciec dotyka takiej bardzo ważnej sprawy, mianowicie tego, że naszą wiarę powinniśmy traktować jako historię, bo wiara chrześcijańska to nie jest wiara, jak to nazwał papież Franciszek, laboratorium, czyli coś, co powstało sztucznie. Tylko wiara, chrześcijaństwo to jest droga, to jest wiara historyczna, dlatego że Bóg objawił się w dziejach ludzkości. I dlatego wiara, którą my wyznajemy, pojmujemy historycznie, to nie jest tylko jakieś kompendium oderwanych prawd, mądrości, ale to jest obecność samego Boga. I tutaj powinniśmy może bardziej sprecyzować też takie dwa pojęcia, które są nam potrzebne, żebyśmy zrozumieli różnicę między historią ludzkości, świata i historią zbawczą. Otóż w historii stworzenia to jest bardziej historia człowieka, który otrzymał w stworzeniu konkretne zadanie. Ma czynić sobie ziemię poddaną. I Bóg określa tutaj więc niejako obszar działania człowieka, ale to nie jest takie działanie tylko przez człowieka dla człowieka, ale cel panowania człowieka nad światem określa Bóg. To ma być taka sama miłość do stworzenia, jaką Bóg okazał w akcie stwórczym. Czyli to miłość w historii stworzenia ukierunkowuje człowieka i jego działalność na samego Boga, wiecznego Boga. Czyli cel mamy ściśle określony. Historia stworzenia to jest historia człowieka, który panując nad światem, opiekując się nim z miłością, zmierza ku Bogu, który z miłości stworzył świat i człowieka. Natomiast człowiek może sobie dobierać środki, sposoby, metody panowania nad światem. I tutaj ma pełną dowolność. I my widzimy, że człowiek z tej dowolności korzysta. Nieraz niestety bez odpowiedzialności za to, co czyni i jak czyni. Natomiast historia zbawcza ma podobny cel. My również zmierzamy do Boga, ale środki, sposoby tej naszej drogi do Boga określa sam Bóg. My tutaj nie możemy sobie wymyślić swoich sposobów, aby znaleźć się w bliskości Boga, aby tę relację do Boga konkretnie realizować w naszym życiu. Dlatego w tym wymiarze stwórczym historii człowiek może rozmawiać z Bogiem w górach, w tle może mieć piękno stworzenia, bo tam się dobrze czuje. Ale kiedy naprawdę chce doświadczyć obecności Boga, nie tylko w Jego mądrości, nie tylko w Jego miłości do stworzenia, ale w tej miłości, która w Chrystusie się ucieleśniła, to tutaj sposobem, żeby wejść w historię zbawczą, jest ofiara Chrystusa, którą sprawujemy w historycznie funkcjonującym Kościele. Czyli historia zbawcza to jest historia, którą rozpoczął Chrystus i w której my, żeby uczestniczyć, musimy za Nim podążać, bo On jest dla nas prawdą, życiem i drogą. Życiem, prawdą i drogą. Chrystus jedyny. On nam określa, w jaki sposób mamy realizować siebie, swój cel życia, swoje powołanie. I daje nam środki. Nie jesteśmy tutaj jakoś pozbawieni opieki i pomocy, światła, prawdy. Daje nam najpierw Ewangelię,
z której dowiadujemy się, jak mamy żyć, jak realizować swoje powołanie, daje nam Kościół, który działa w historii, a w Kościele daje nam sakramenty, dzięki którym my w tej historii zbawczej realnie uczestniczymy. Wchodzimy w tę historię. Ona przestaje być tylko historią w rozumieniu przemijalności. Ona po prostu prowadzi nas do wieczności. I historia zbawcza to jest właśnie nasza droga do spotkania z Bogiem w wieczności. Czyli cele w historii stworzenia, tej historii stwórczej, czy w planie stwórczym i w historii zbawczej mamy ten sam. Mamy się spotkać z Bogiem, ale sposoby realizowania siebie różnią się. I widać, że jeśli te dwa plany historii stworzenia i historii zbawczej się rozchodzą, to dochodzi do takich trudnych sytuacji, z którymi człowiek sobie później nie umie poradzić. Niejako jest w ślepej uliczce, więc jeśli dzisiaj mamy jakieś problemy z tym, jak przebiega nasza historia stwórcza, czyli ta historia przemijalna, to może powinniśmy postawić jasno i wyraźnie pytanie, czy nie dbaliśmy historii zbawczej? Czy historia zbawcza nie została oddestylowana z naszej historii stwórczej, z tej historii przemijalnej? Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Mamy okazję dziś rozmawiać na temat historii w Kościele i demokracji. Zapraszamy, podajemy nasze telefony. Słuchacze Radia Maria prosimy też o telefonowanie do studia telewizji. Trwa numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy nam się przedstawić i jak zawsze prośba też o wyciszenie odbiornika radiowego czy telewizora, żebyśmy mogli się komunikować. Proszę bardzo, Radio Maryja, telewizja Trwam. Witam. Ja dzwonię z Krakowa. Moje imię Krystian. Proszę bardzo. Przepraszam, w takim jeszcze poświątecznym nastroju, czyli właściwie świątecznym nastroju dzwonię, ale chciałem powiedzieć o takiej bardzo przykrej, a bardzo poważnej sytuacji. Wszystkim chyba Polakom znane są dwa miejsca, symbole. Jednym takim miejscem symbolicznym jest Westerplatte, a drugim jest symbol, wyjątkowy zabytek, jakim są oleandry krakowskie. Nad tym miejscem symbolicznym zawisło widmo zagłady. Od 32 lat, odkąd Związek Legnistów Polskich w 1988 roku odzyskał ten swój dom wybudowany przez naszych poprzedników, przodków naszych, legionistów, utrzymywaliśmy ten dom i znajdujące się w nim jedno z najstarszych polskich muzeów, Muzeum Czynu Niepodległościowego, powołane przez legionistów w 1922 roku, jedyne muzeum w Polsce poświęcone idei służby dla Rzeczypospolitej, jedyne muzeum w Polsce, które kultywuje pełnię, całą prawdę czynu niepodległościowego pokoleń Polaków. Muzeum, w którym znajdują się takie bezcenne skarby narodowe, jak sztandar Romualda Trauguta, jak osobiste pamiątki po marszałkach Polski Edwardzie Śmigłym-Rydzu, Józefie Piłsudskim, po dziesiątkach, setkach legionistów, peowiaków, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzy września 1939 roku, pamiątki, ale i pamiątki po osobiste, po związane ze świętym Janem Pawłem II, jednym z trzech naszych członków honorowych, obok Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza. Ołtarze polowe, oryginalne, znajdujące się w naszej kaplicy. Pamiątki po księdzu Jerzym Popiełuszko, z którym żeśmy współpracowali do czasu jego śmierci. Po biskupie bandurskim, złotowistym, kaznodzieju
legionowym, po kapelanach legionowych, po kapelanach Wojska Polskiego. Panie Krystianie, zdajemy sobie sprawę z tej historii, a dlaczego pan mówi, że widmo takie, że możemy utracić oleandry? Dlatego, że od 2015 roku, proszę ojca i proszę księży, zostaliśmy przez władze Krakowa, wiadomo kto rządzi Krakowem, od lat pozbawieni wszelkich dochodów. Jedyne dochody, jakie żeśmy mieli stałe, to były z dzierżawy parkingu przed naszym domem i z wynajmu dzierżawy pomieszczeń na hurtownię sportowo-turystyczną. Pozbawiono nas tego, łamiąc brutalnie prawo. I teraz proszę sobie wyobrazić. I czego pan się po nas spodziewa dzisiaj? Już powiem, króciutko powiem, że od zimy 2015-16 jesteśmy pozbawieni ogrzewania. Temperatury dochodziły do minus 10 stopni, a mamy seniorów nie tylko jak ja 80+, ale 90+ i 95+. W tej chwili mamy, mimo żeśmy się zapożyczyli, dostając jednocześnie dotacje, darowiznę z jednej z fundacji, konkretnie powiem z Orlenu, założyliśmy zniszczone w całości kaloryfery i teraz na miasto Kraków pod pretekstem, że nie mamy pieniędzy na zapłacenie centralnego ogrzewania, bo nie mamy żadnych dochodów, tak nas pozbawiono wszystkiego. Mamy w tej chwili taką sytuację, że nie mamy ogrzewania. Temperatura w domu spadła do 1 stopnia i do 0 stopni. Dopiero się chłody zbliżają i interwencje podejmowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego u pana Glińskiego, z którym 4 razy przy świadkach rozmawiałem, naobiecywał złote góry, rozdaje nasze społeczne, obywatelskie pieniądze na prawo, na lewo. Minister finansów przyznał z rezerwy budżetowej Skarbu Państwa dotację celową dla ratowania naszego muzeum. Te pieniądze gdzieś utonęły w ministerstwie. Czyli panie Krystianie, pan się spodziewa, że ja jutro zadzwonię do ministra, do pana premiera Glińskiego, tak? Ja myślę, że pan premier Gliński wykazał tyle złej woli. Okazał się człowiekiem... Ja rozumiem tylko, że panie Krystianie, żebyśmy za daleko też nie poszli, bo pan mówi, że ta sytuacja zależy od prezydenta Krakowa, więc... Nie, przepraszam, nie od prezydenta Krakowa, bo dom jest własnością Związku Legionistów Polskich, a obowiązkiem władz państwowych jest ratowanie dziedzictwa narodowego. My jesteśmy... Czyli pan dzwoni, panie Krystianie, czyli my jutro mamy dzwonić do premiera, tak? Proszę, ja myślę tylko do premiera Morawieckiego i do pana prezydenta Dudy. Pan prezydent Duda był kilkakrotnie jeszcze jako poseł. A pan pisał do premiera czy do prezydenta? Albo do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta naszego kraju, albo do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pisał pan? My się czujemy przez pana Glińskiego. Panie Krystianie, czy pan pisał? Proszę. Pisał pan do premiera czy do prezydenta? Wielokrotnie i do premiera, i do pana prezydenta. I rozmawialiśmy z ojcem pana prezydenta. Byliśmy naszym księdzem kapelanem, który też ksiądz kapelan przedstawił tą sytuację. Kilkadziesiąt razy żeśmy dzwonili do kancelarii pana premiera i proszę sobie wyobrazić, że tam nas potraktowano w sposób taki. Ja jestem starym człowiekiem schorowanym, działaczem opozycji od lat 60. Czy stary, czy młody należy wysłać. Panie Krystianie, tutaj postawimy kropkę. Mówię, nie załatwimy tego na pewno na antenie, jakoś to wybrzmiało i myślę, że no zobaczymy, co można będzie zrobić. Ja może zadzwonię gdzieś tam w jakiś sposób do osób, które może mogą w tej materii coś wziąć i zrobić, ale tu chciałbym też naszych gości poprosić o te miejsca pamięci, prawda? Bo dziś też mówimy historia, a to są miejsca pamięci, które w każdym narodzie są ważne. I widzimy, no chociażby tutaj ta kwestia oleandrów, które też mogą przestać istnieć. To nie jest tylko kwestia tego, że ludzie się nie ogrzeją, ale też zmarnieje ten depozyt, prawda, te artefakta, które stanowią wielką pamiątkę w naszej historii Polski. Tak, panie Krystianie, to jest bardzo konkretna sytuacja, w której no, moje osobiste możliwości jakiegoś takiego wsparcia nie są wielkie, ale to zatroskanie pana i taka wielka determinacja, żeby to miejsce przetrwało, żeby ta pamięć o tych osobach, o tamtych wydarzeniach,
żeby ona mogła być dalej pielęgnowana, no jest imponująca i życzę panu, żeby te pańskie pragnienia i pańskich współpracowników, żeby się spełniły, dlatego że no mam nadzieję, że ten rok też, o którym pan mówił, 1922, więc za dwa lata będzie 100 lat od powstania tego muzeum, więc może to będzie taka dobra okazja, żeby przygotować stulecie tego muzeum. Słyszałem, że tam jakieś no już wsparcie pewnych instytucji też Skarbu Państwa jakoś tam otrzymali państwo, więc mam nadzieję, że pańska taka determinacja i chęć, żeby zachować to miejsce dla dalszych pokoleń, że będzie dobra i że ten rok 2022 będzie takim dobrym czasem, żeby to muzeum odnowić i żeby ono było no rzeczywiście takim miejscem upamiętniającym to, co wydarzyło się wtedy 100 lat temu, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość. I upamiętnienie tego miejsca ze wszechmiar jest bardzo ważne. Ale wracając do tak troszkę do tematu głównego, o którym rozmawialiśmy, bo ta pańska determinacja, to takie wołanie wręcz, no nie chcę powiedzieć rozpaczy, ale takiego no nadal wiary w to, że jest to możliwe, jest znakiem tego, że historia jest wtedy tworzona, kiedy pozostają pewne ślady tejże historii. Czyli te pamiątki, które pan wymieniał, bardzo cenne, bardzo osobiste, zapiski tych osób. Jeżeli to zostanie zaprzepaszczone, wtedy historia nasza, którą będziemy powtarzać w następnych pokoleniach, będzie uboższa o ten jeden zapis, o tę jedną historię, o to jedno wydarzenie. Te osoby zostaną jakby wyparte z naszej pamięci. I dlatego to pańskie takie... Jeszcze raz powiem, zdeterminowane, takie bardzo zaangażowane zatroskanie się o to miejsce. Myślę, że dla wielu innych słuchaczy, dla naszych osób, które nas słuchają, też w takich małych miejscowościach, zatroskanie o to, żeby te ślady historii, tych wydarzeń, które dla nas są ważne, żeby to pieczołowicie w jakiś sposób zachowywać w naszych domach też. Ja wiem też, w mojej rodzinie bardzo często odkrywamy jakieś takie małe czasami rzeczy, listy, które się zachowały, zdjęcia z naszych wydarzeń jakichś, które były istotne dla naszej rodziny, ale też dla tej miejscowości, dla tej małej, skromnej, lokalnej tam przestrzeni, w której żyliśmy. Więc ja życzyłbym sobie, żeby takich osób zatroskanych o historię było w Polsce jak najwięcej. Bo to wtedy ta historia, która zostanie po nas, będzie trudna do jakby zmanipulowania, trudna będzie do zniekształcenia, trudna będzie do wyrzucenia, wymazania. Im więcej takich spraw będzie przechowywanych. A myślę, że to jest taka bardzo naturalna droga do tego, żeby opowieść o tym, kim my jesteśmy, co jest dla nas ważne, żeby w jakiś sposób zachować. Jeżeli tego nie będzie, w to miejsce wejdą inne narracje. Dzisiaj się tak często używa takiego określenia. Wejdzie inna opowieść, która dla nas może nie jest konstytutywna, może nie jest ważna, może dla nas są rzeczy bardziej istotne i kluczowe dla naszej historii, dla naszej pamięci historycznej. I dlatego bez jakby narzucania komukolwiek czegokolwiek innego, zachowywanie tych przestrzeni, tych pamiątek, tych obrazów i tych miejsc jest ważne i myślę, że no mam nadzieję, że ten dzisiejszy nasze spotkanie będzie taką motywacją też dla wielu osób pod koniec tego roku, żeby się jednak o to zatroszczyć. Niektóre miejsca wymagają bardzo wielkiego nakładu środków, ale czasami jakieś takie zebranie tej dokumentacji, zabezpieczenie jej nie wymaga jakichś wielkich trudów, a będzie śladem tego, kim Polacy, kim my, kim Kościół w Polsce był w 2020 roku, co było dla nas ważne. Więc dziękuję panie Krystianie, życzę, żeby to się spełniło, to pragnienie pańskiego serca i niech to będzie też zachętą do innych do tego, żeby właśnie takie miejsca dokumentować, archiwizować i troszczyć się o nie. Ja też tak powiem dla naszych słuchaczy i widzów, że nie jest nam to obojętne, co dzieje się też z Olandrami w Krakowie, bo wielokrotnie byliśmy też z reportażem interwencyjnym po stronie prawdy, więcej o tym słyszeli też i nasi widzowie i słuchacze Radia Maria, bo później też jest ta audycja, ten program na naszej antenie radiowej. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo. Prosimy. Halo,
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Strony Andrzej z Kujawsko-Pomorskiego. Prosimy. Ja tak, no nie raz historia się składa z drobiazgów. Pamiętam, jak były początki Radia Maryja, no to tam trudno było usłyszeć, tak jak Wolna Europa, szumy, czaski, a wujek on no, założył taką w tej naszej miejscowości, tą grupę Radio Maryja i mówi, to jest niemożliwe, żeby wszędzie słyszysz, a ty nie słyszysz, no bo i to niech wujek przyjdzie. Kombinowaliśmy na różne sposoby, w końcu antenę pociągnęliśmy na dach i co śmieszne było, od początku do końca zakresu było gabaryt Moskwa, także było tak trochę śmiesznie. A teraz po prostu mam aplikację w telefonie i nie mam problemu z żadnymi tam czaskami, z niczym. Także i technologia pomogła. Teraz tu już się słyszymy dobrze. To też jest może taka mała historia, która pokazuje, jak były trudne początki. Ale ludzie się nie załamywali, tam różne jakieś dekodery włączali, kombinowali. No ale nieraz się nie dało. Teraz już mam po prostu tą aplikację w telefonie, nie muszę się tutaj... Bo w radiu u nas tak cię, jakimś dole jest ten dom i tam same czaski są. W samochodzie też odbieram, jadę sobie samochodem, to też odbieram idealnie tam... To radio odbiera żadnych czasków, szumów, także jestem wdzięczny, że to radio istnieje, bo zawsze są tak ciekawe programy, nawet dzisiaj piękny program, który pokazuje, że warto dbać o historię. A dla pana historia, co znaczy dla pana historia, dla No właśnie, znaczy to, żeby upamiętnić to, co przecież się wydarzyło w domu, w rodzinie, bo nieraz, bo jak się patrzy na historię, tam że w wielu domach, tam gdzie ludzie, przed, jak się patrzy, tam dziadek jak mój był przed ułanem, gdzieś tam walczył, to wszyscy są potem tacy, to są z takich rodzin wychodzą patrioci. Dziękuję bardzo. Historia powodem też do dumy, prawda, i tej rodzinnej, i narodowej. Czcigodni księża, ksiądz profesor, czy ksiądz... Tak, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia takie spotkanie pokoleniowe, bo mamy pana Krystiana, jak określił siebie, 80+, i po głosie słysząc, to był pan Andrzej, tak? Tak. I zobaczmy, jaka różnica pokoleniowa, i on, pan Andrzej, właśnie mówił, że dla niego tutaj nie ma różnicy lat, bo łączy nas to, co jest wartością. I powiem tak, że my często doceniamy tę wielką historię, chlubimy się nią, historią naszego narodu, ojczyzny, naszych bohaterów, historią naszej literatury. No można by tu wymieniać te działy naszej historii, ale bardzo często nie doceniamy tej małej historii, właśnie historii rodzinnej, ale też historii małych ojczyzn. My dopiero tutaj w naszej rzeczywistości się powoli uczymy, że ta mała ojczyzna to są ludzie, to są miejsca, to są wydarzenia, do których powinniśmy dotrzeć, bo tam nie tylko poznamy historię, tam kryje się też światło takiej prawdy o nas samych. Źródło takiej prawdziwej mądrości przeszłych pokoleń, do której możemy dotrzeć. I jeśli udałoby nam się tutaj właśnie łączyć międzypokoleniowo te działania, to byłoby piękne. No tu właśnie w tej wypowiedzi pana Krystiana mi zabrakło tych młodych ludzi, bo tu nie chodzi o to, żeby ci, którzy jeszcze są świadkami historii, brali na swoje barki odpowiedzialność za to, żeby wszystko przechować i przekazać. Ale ważne jest, żeby zachęcić i jakoś zmobilizować i zmotywować młodych ludzi do tego, żeby oni tworzyli tę małą historię, żeby mieli kontakt z ludźmi. Tu przy okazji Bożego Narodzenia mieliśmy piękne obrazki harcerzy, którzy odwiedzali jeszcze żyjących, już ich niewielu jest, powstańców warszawskich, aby przynieść im pomoc materialną, ale z ich wypowiedzi wynikało, że nawet ta chwila rozmowy była dla nich takim przeżyciem, że to była również zachęta, żeby jednak szukać samemu tych małych historii w miejscu, gdzie na co dzień żyjemy. Proszę, jeżeli mogę, tak zapytam, no bo to jest kwestia
czy mojej wrażliwości jako młodego pokolenia, że się tym nie interesuje, jakoś nie patrzę na tą spuściznę, bo może właśnie młode czy średnie pokolenie mogłoby trochę dołożyć ze swojego jakiegoś takiego, nie wiem, nawet zainteresowania, żebyśmy nikogo tak sobie nie zostawili, prawda, jak tutaj myślimy o tych oleandrach, o panu Krystianie, że to pokolenie, które pamięta tą historię, ono dalej walczy, a później co? Prawda? Czy czegoś brakuje? Kwestia tej odpowiedzialności, o której ksiądz profesor też wspomniał. Czy to jakieś nasze zaniedbanie? Czy nie czujemy już pewnych rzeczy? Albo może ta historia nie jest dla nas aż tak ważna, bo my cały czas idziemy bardzo dynamicznie do przodu ku innym sprawom, innym rzeczom? Ja powiedziałbym tak, że ja widzę tu pewną lukę w ogólnie określając wychowaniu młodego pokolenia. I to zaczęło się od naszych rodzin, w których przestaliśmy szanować to, co jest źródłem naszej rodziny. Nie szukamy tej łączności z tym, co się już wydarzyło. Więc myślę, że bardzo szybko nastąpiły takie zmiany, że dzisiaj już nikt nie zbiera zdjęć, dzisiaj nikt nie tworzy albumów, nie słucha opowieści. My po prostu nie mamy czasu na czekanie, aż ktoś się wysłowi. Napływ informacji jest tak wielki, że nas to, co jest historią, przestało interesować. Ale tu zwracam uwagę na to, co mówiłem, że historia opowiedziana pięknym językiem, historia opowiedziana przez takich ludzi, których chcemy słuchać, już będzie zachętą. A druga rzecz, wydaje mi się, że tutaj ogromną rolę może spełnić parafia, która powinna organizować nie tylko pomoc materialną, ale również pomoc dla ludzi starszych, żeby ich opowieści tworzyły też historię tych małych ojczyzn, jakimi są parafie. I wreszcie trzeci element, na który chciałbym zwrócić, to już sama szkoła. Myślę, że tu ogromne wyzwanie stoi przed wychowaniem w szkole, przed edukacją, żeby niejako zakorzenić tych młodych ludzi w tych środowiskach, w których się urodzili, wychowywali również ich rodzice, i żeby do tych miejsc chętnie powracali, nawet gdy z tych miejsc wyjadą. To myślę, że tu jest ogromne zadanie dla szkoły. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witek z Dolnego Śląska. Prosimy. Ja mam temat bardzo ważny i gość... Księża, którzy są gośćmi, nie bardzo może pomogą, ale po prostu chcę o tym powiedzieć. Ksiądz profesor Przybyłowski powiedział, że historia jest jednocześnie nauczycielką. Patrząc na to, co się obecnie dzieje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, i sięgając do wypowiedzi niektórych, na przykład ksiądz kardynał Wyszyński powiedział, że, to znaczy, no między innymi powiedział, że dajcie mi dobre rodziny, dam wam dobrych kapłanów. Ksiądz kardynał Wojtyła jeszcze powiedział w Stanach Zjednoczonych, przyszłość świata idzie przez rodzinę. I chyba nie brakuje dowodów, jak troszczył się o rodzinę. Popatrzmy na to, co się z rodziną w tej chwili dzieje. Rozwodów jest więcej niż 50%. Dzieci przestają być wychowywane. No bo... inne związki i tak dalej, i wtedy to posłuszeństwo nie jest egzekwowane, więc praktycznie nie ma wychowywania dzieci. I to się ukazało w ostatnich wypadkach w Polsce. Takie jest po prostu moje zdanie. Czy to znaczy, ponieważ ten temat mnie interesował już znacznie wcześniej, próbowałem się włączyć w problem właśnie ratowania małżeństw, ale no, to było takie na tyle, na ile mogłem. I
po prostu uważam, że Kościół albo nie zauważa tego, albo jakieś problemy są, bo jeśli dalej małżeństwa się rozpadną, to uważam, że w zasadzie Kościół, no, mamy obietnicę Matki Bożej, że ona zwycięży i po prostu nie rozpadnie się. Natomiast jest bardzo mocno zagrożony i tu mój apel taki o ratowanie rodziny, no jest, to znaczy tu jest za szeroki byłby temat, żebym mówił bardziej w szczegółach. Ale myślę, że też rozumiemy, o co panu chodzi, w jakiej materii pan też tutaj stawia pytanie. Dziękuję panie Witoldzie. Poprosimy naszych gości też tutaj może jakieś nakreślenie pewnego kontekstu, bo to nie jest tylko kwestia Kościoła, ale myślę i państwa. No wszyscy się muszą troszczyć o tą zdrową komórkę, prawda? Wiemy, że to nie tylko kwestia Polski, Europy, ale świata, że wspólnota małżeńska, rodzinna jest takim, nie że azylem ma być, tylko takim bezpieczeństwem, zdrowa rodzina, bezpieczeństwem dla funkcjonowania wspólnoty szeroko pojętej. Tak, panie Witoldzie, tak na pozór wydaje się, że temat rodziny i historii są odrębne. My tutaj w naszych audycjach mieliśmy na początku w tym cyklu spotkań szereg tematów dotyczących problematyki rodziny, ról, które są w rodzinie, ojcostwa, macierzyństwa, bycia dzieckiem, bycia młodym człowiekiem, więc całe spektrum takich tematów pojawiało się już kilka lat temu. Ale tak nawiązując do dzisiejszego tematu, bo można sobie zawsze stawiać pytanie, dlaczego relacje takie nasze międzyludzkie, relacje małżeńskie, no są takie kruche, że one w sytuacjach krytycznych nie są w stanie przetrwać próby czasu, tylko ludzie w jakiś sposób rozchodzą się. Oczywiście taka analiza może być bardzo, bardzo pogłębiona i psychologiczna, i socjologiczna, i etyczna, i religijna. Ale ja bym tak też, nawiązując do dzisiejszego tematu, ja sobie wyobrażam, że jeżeli dwie osoby nawiązują taką bardzo głęboką relację małżeńską, to one wchodzą do tej relacji nie same, nie jako oderwane od jakiejś rzeczywistości, tylko wchodzą ze swoimi rodzinami, z pewną tradycją rodzinną. To możemy bardzo często obserwować, że jeżeli spotykają się dwie osoby, jedna pochodzi, no nie wiem, jest z Kaszub, a druga pochodzi z Mazowsza. I kiedy te dwie osoby się spotykają i potrafią nawiązywać taką głęboką relację, zaczynają rozmawiać o tych swoich tradycjach rodzinnych też, odzyskują no jakby taką przestrzeń, że rozmawiają o swoich korzeniach, z których się wywodzą, to poznanie się lepsze, poznanie tych dwóch tradycji, poznanie tej różnorodności, myślę, że może być takim motorem czy motywem do tego, żeby ta relacja była bardziej pogłębiona. Więc ta wspólna historia, odkrycie takiej wspólnej historii, rozmawianie o tym, łączenie tych światów może być takim elementem, żeby te rodziny były mocniejsze. Więc ja chcę powiedzieć, że dzisiejszy temat rozmawiania o tej historii, o tworzeniu tej historii, wspólnym tworzeniu historii, wbrew pozorom też ma znaczenie dla rodziny, dla małżeństwa i dla rodziny, dla wychowania dzieci. To nie jest przypadek, że w tradycji biblijnej, kiedy czytamy właśnie dzisiaj jest święto świętej rodziny, bardzo często, kiedy w czasie adwentowym czytamy rodowód Jezusa Chrystusa, to jest bardzo długa lista imion, kto był ojcem kogo. Kolejna to było 3 razy po 14 tak, pokoleń, 42 pokolenia które łączyły się pokoleniowe. Więc chcę powiedzieć, że kształtowanie właśnie historii, tworzenie tej historii może być takim elementem też jednoczącym
w sposób bardzo naturalny, twórczy, taki pogłębiony w sposób bardzo ludzki, ludzkie takie relacje, które stają się przez to głębsze. I też przekazywanie tego dziedzictwa takiego historycznego dzieciom może być takim bardzo naturalnym sposobem do tego, żeby te rodziny były silniejsze. Oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich problemów. Zdaję sobie sprawę, że te kwestie są bardzo złożone i skomplikowane, ale może właśnie takie pochylenie się nad historią naszą, taką osobistą, będzie też takim jednym z czynników, które pozwoli przetrwać kryzysy i sprawi, że to wychowanie też w rodzinach będzie bardziej takie pogłębione, bardziej ludzkie, bardziej trwałe i bardziej takie kreatywne też na przyszłość naszych przyszłych pokoleń. Księże profesorze, a czy możemy patrzeć na historię jako taki postęp, tak? Rozwój, jakiś cel historii, przed chwileczką też pan Witold mówi o tym, o tej nowoczesności, o tych szybkich zmianach, które też mogą zagrażać wspólnocie ludzkiej. No właśnie, praktycznie mamy dzisiaj historię, która się dzieje na naszych oczach, bo szybkość zmian, które następują, sprawia, że żyjemy w historii, którą możemy nazwać historią fast i instant, czyli wszystko zostało niejako oparte na szybkości działania internetu i nowoczesnych aplikacji. Ale nie zmienia to samego pojęcia historii. Ja bym chciał podkreślić, że historia to zawsze będzie pewien fakt, ale też echo. Spróbujmy zobaczyć to w takim doświadczeniu, kiedy jesteśmy w górach i krzyczymy, na przykład swoje imię odpowie nam echo w górach, to echo powróci już trochę zniekształcone i coraz cichsze. I ja myślę, że dzisiaj w tym nowoczesnym pojęciu historii odeszliśmy trochę dalej właśnie od oryginałów. W ogóle w historii trudno jest oddzielić oryginał od podróbek, od kopii, od tych opowieści o wydarzeniach. A dzisiaj z racji tej, że przenieśliśmy się w świat wirtualny, to ta historia zmienia też samego człowieka. Ona sprawia, że historia to już nie tylko same fakty, ale właśnie sposób odbioru tej historii przez to, co dla innych jest ważne, czyli to echo. Czyli dzisiaj myślę, że coraz bardziej powinniśmy doceniać rolę tych ludzi, z którymi mamy do czynienia w tym świecie wirtualnym. To oni są historią, to każdy z nich ma coś nam do przekazania. I myślę, że jeśli rodzice chcą dzisiaj nadążyć z wychowaniem i z tym dostosowaniem się do nowoczesności, to będą musieli właśnie stawiać na takie relacje z konkretnymi osobami, wskazywać autorytety, już nie wydarzenia, nie miejsca, nawet nie artefakty, tylko konkretni ludzie, którzy będą przemawiać takim językiem, żeby dać ten przekaz praw najważniejszych. Jeśli możemy to sprowadzić do jednego, to powiedzmy tak. Rodzice, którzy chcą dobrze wychować dzieci, powinni wskazywać na Jezusa, który potrafi przemawiać w taki sposób, że każdy go zrozumie i będzie mówił o rzeczach najważniejszych. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat historia w Kościele i demokracji. Byli z nami ksiądz profesor Jan Przebyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również, Szczęść Boże. Dziękuję. Drodzy Państwo, temat jeszcze będziemy kontynuowali w Radiu Maria, a mam nadzieję, że te słowa ostatnie, które księża też do nas wypowiedzieli, będą takim impulsem do tego, żebyśmy i my nie tylko myśleli o historii, ale byli świadomi, że ją tworzymy. I mieli tę świadomość tego, że jesteśmy za nią odpowiedzialni przed sobą i przed kolejnymi pokoleniami. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.